Witam serdecznie, moi goście, Mikołaj Weinert, Ibis Styles Nowy Sącz. Witam bardzo. Mikołaj, dzisiaj wygrywacie dość przekonująco z waszym rywalem. Powiedz, co było dzisiaj waszym atutem, że tak się udało fajnie odskoczyć, szczególnie bramkowo. Niewątpliwie naszym atutem był Jakub Jędrusik. Jest to bardzo nasza ważna osoba w naszej drużynie. I na pewno on dał naszą taką pewność. I z przodu, i z tyłu wracał się, biegał, był na całym boisku, był wszędzie, można powiedzieć. Niektórzy mówią o nim gwiazda, zgadza się? No, coś z gwiazdy ma na pewno. Takie zachowanie w szatni czasami, jak już wchodzi, to jednak widać po nim, że mu trochę uderza w głowę, ale jednak naprawdę jest to nasz bardzo dobry kolega, no i musimy to akceptować. Pozdrawiamy go? No, powiedzmy, będzie to widział, no to pozdrowimy go. No, dokładnie, Jakub. A wracamy jeszcze do tego meczu. Fajne nastroje, wchodzę do szatni, ogólnie bardzo miła atmosfera. Przychodzicie przed meczem, czy ta atmosfera rzeczywiście jest tak, powiedzmy, taka, bo się kończy liga? Czy przez cały sezon tak było? Ciężko mi jest powiedzieć, gdyż jestem chyba od trzeciego spotkania, czy jakoś tak, ale wydaje mi się, że tak, że raczej nasza drużyna jest taką zgraną ekipą. Mamy wiele bardzo takich pozytywnych postaci, tak jak Dariusz Prusak czy Krzysztof Kos. Oni naprawdę utrzymują tą szatnię i jest naprawdę, fajnie się wchodzi do niej. Fajnie to tam wracać. Tak, team spirit murowany, jeżeli chodzi o Ibis. Dokładnie. Jesteśmy przykładem dobrym na to. Jesteście dobrym przykładem. Mikołaj, właśnie przyjechałeś, zagrałeś, zwyciężyłeś, można tak narównać do takiego powiedzenia. Dzisiaj na bramce, dlaczego? Tak jakoś, no. Niestety Mariusz Mróz wypadł, miał jakieś problemy tam. No i tak jakoś wyszło, że zaprosili mnie i wszedłem do bramki. Twój plus to niewątpliwie, nawet zaleta bym powiedział, że potrafisz grać na różnych pozycjach. Czy to bramkarz, obrońca, ofensywnie. Zawsze w tym Ibisie, gdzie cię dadzą, tam grasz. Mhm, dokładnie. Wiem, że cię chłopaki z tyłu rozpraszają. I dziewczyny nawet. O, proszę bardzo, nawet dziewczyny. O. Tata dzisiaj był? Nie. To musisz go okrzanić, bo on tam gdzieś tam, że tak powiem, bardzo często się pojawia, a dzisiaj właśnie brakowało jego twarzy. No, olał, całkowicie powiedział, że już nie będzie przychodził, bo coś tam jakiś organizator go tam wkurzył i powiedział, że nie, że już odpuszcza to. Pan Frączek pewnie, nie? Pewnie tak, no też mi się tak wydaje. No to trzeba zmienić organizatora w Sączy. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję bardzo.